Ten podcast z udziałem Marka Cichego jest finansowany z programu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego głównym tematem jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, Iwona. Witam Państwa. Dzień dobry. Jesteś certyfikowanym psychoterapeutą pracującym w podejściu integrującym terapię poznawczo-behawioralną, terapię schematu z dialogiem motywującym. Rozumiem, że prowadzisz terapię krótko- i długoterminowe osób dorosłych, specjalizujesz się w terapiach zmiany nieadaptacyjnych schematów na zdrowe oraz terapii osób doświadczających przemocy lub będących w kryzysie emocjonalnym po doświadczeniu przemocy psychicznej w związku. I jesteś psychoterapeutą, który pracuje w naszej placówce w Centrum Medycznym Grappa Medica. Marku, to teraz chciałabym Cię zapytać o to, jak reagować na wykluczenie, które może nam się przydarzyć z powodu tego, że zmagamy się z jakąś chorobą psychiczną. I co robić, żeby nie być wykluczonym z takiego codziennego życia? Zacznę od podstawowej i najważniejszej rzeczy, czyli od tego, że każda choroba psychiczna jest taką samą chorobą jak choroba somatyczna, tak? Czyli ona nie jest inna. Czyli nikt mnie nie dyskryminuje z tego względu, że mam cukrzycę czy inną chorobę przewlekłą i też nie powinien mnie dyskryminować z powodu, dajmy na to, tej wspomnianej wyżej depresji. Dokładnie. Ja się odniosę do schizofrenii. Bo ja przed tym, jak zacząłem pracować z pacjentami schizofrenicznymi, po epizodach schizofrenicznych, ja się ich bałem, najprościej mówiąc, no bo pamiętałem z książek czy z filmów, że taki agresywny pacjent. Tak, taki zestygmatyzowany obraz takiego pacjenta. Natomiast zazwyczaj te osoby, które mają to stwierdzone, są na lekach, te leki ich stabilizują, oni normalnie funkcjonują i one nie powinny być wykluczone w żaden sposób, tak? Z tego powodu, że one no też czują. To jest najważniejsze, tak? One sobie tej choroby nie wymyśliły, one tej choroby sobie, nie wiem, nie stały w kolejce, żeby sobie kupić, tylko po prostu, tak jak z innymi somatycznymi chorobami, na nią zapadły, tak? Jeżeli mają tą chorobę, no to my, czyli i środowisko rodzinne, i środowisko szkolne, zawodowe, czy też nawet wśród znajomych, no, mamy możliwość pomocy takim osobom, ale z drugiej strony te osoby, bo też jest ważne, tak? No, tak jak mamy choroby somatyczne, nie muszą wszyscy o tym wiedzieć, że jesteśmy chorzy, tak? Czyli to też jest ważne, żeby pamiętać, że jeżeli jesteśmy chorzy na jakąś chorobę stricte związane z psychę, nie musimy o niej informować pracodawcy, nie musimy o niej mówić w szkole, jeżeli nie chcemy, bo to jest nasza to prywatna rzecz. Ważne. To jest nasza prywatna rzecz, tak. A co najważniejsze, nie musimy się tej choroby wstydzić. Bo zazwyczaj, jak pacjenci przychodzą, to pierwsze co, to ja nad tym pracuję, żeby się tego wstydu wyzbyć. Tak. Jak zaakceptować tą chorobę. Że ta choroba, no bo tak jak rozmawialiśmy na wcześniejszych podcastach, no osoby, które widzą tą chorobę, inaczej do niej podchodzą, tak? No niby jest dzisiaj duża świadomość wśród młodych ludzi większości. Ale ciągle się wstydzimy tej choroby. Tak, że coś jest nie tak, bo on jest wariatem. Bo on jest głupi. No, nawet pacjent, który u mnie siedzi, to mówi, że no, nie chce wyjść na wariata, nie? Tak. Jakby, no, ale tak szczerze mówiąc, no pana choroba może pokazać, no może tak się robi, że jak pan wpadnie w lęk, w panikę, no to może pan się zachowywać inaczej niż normalnie, tak? Ja mówię jak wariat, bo no oczywiście to jest znów stygmatyzacja, ale po prostu inaczej niż norma wygląda. Ale to jest kwestia akceptacji. Jeżeli ja zaakceptuję, to inni też mnie zaakceptują, tak? Czyli żebyśmy przede wszystkim się sami nie dyskryminowali ze względu na swoją chorobę. Dokładnie tak, bo to powoduje wykluczenie. Bo to my się wykluczamy, to my nie chcemy wychodzić z domu, tak? To my się zamykamy, zwłaszcza młodzi ludzie, jak widzą, że coś się z nimi dzieje nie tak, no to zaczynają się izolować. Izolować, bo się porównują, izolować, bo patrzą na innych i myślą sobie, jak oni mają szczęście, że nie są tacy jak oni, tak? Natomiast no, każdy jest indywidualny. No i właśnie jak już doświadczymy takiej próby dyskryminacji ze strony środowiska, czy szkolnego, czy zawodowego, to jak my możemy reagować na takie próby dyskryminacji? Na pewno na to nie pozwalać.
czyli możemy zareagować, możemy wprost komuś powiedzieć. Ja wiem, że to może być dziwne, jak 15-latek podejdzie do swojego rówieśnika i powie mu: słuchaj, bo ja mam tak jakąś chorobę, a ty z tego robisz takie, a nie inne rzeczy, więc nie rób tego, no bo ten ta druga osoba no, może nas obśmiać i tak dalej, tak? No więc no nie zachęcam do tego 15-latków, tak? U dorosłych jak najbardziej. Jest taka technika UFO, czyli uczucie, fakt, oczekiwanie, czyli jeżeli mamy dany fakt, możemy powiedzieć, jak się czujemy, jeżeli to zaistniało, i poprosić o to, jakie mamy oczekiwania, żeby ta osoba się zachowywała. Jeżeli chodzi o tych młodszych, no jeżeli ma taki problem, no to na pewno rozmowa z rodzicami, tak? Żeby rodzice na wyższym poziomie, czyli nie wiem, pedagoga, psychologa, czy też wychowawcy, po prostu ustawiła pomoc, najprościej mówiąc, tak? No w szkole można to zrobić w bardzo prosty sposób. Czyli osoby, które nie boją się, które nie wyśmiewają tych chorób i tak dalej, mówię o rówieśnikach, są niejako takim przyjacielem tej osoby, tak? Z tym zaburzeniem, że dbają o nią, tak? Dbają o nią, ale też patrzą na to, żeby inne osoby nie były do nich agresywne, czy to zachowywały się po prostu, tak? Żeby znów je wykluczyć. To się zdarza, no to dzieci z Aspergerem mają coś takiego, że w szkole jest ten pedagog dodatkowy, ale oprócz tego też w takich szkołach, które no inaczej do tego podchodzą, też zachęcają tych młodszych ludzi, żeby jako wolontariusze po prostu uczestniczyli też w takich, no w takim procesie. Czyli czasem potrzebna jest nam pomoc czy interwencja osoby trzeciej, starszej, to w przypadku tych młodszych, ale kiedy jesteśmy już dorosłymi osobami, dotyka nas jakaś choroba, to rozumiem, że znowu wracamy do tej asertywności, że mamy prawo. Tak, mamy prawo do tego, żeby zwrócić komuś uwagę, że się nie zachowuje tak, jak trzeba w stosunku do nas, tak? I mając świadomość, że mamy jakieś zaburzenie, nie wstydzić się go, tak? Oczywiście nie musimy o nim mówić, ale to, że mamy to zaburzenie, nie dyskwalifikuje nas z normalnego życia. A to, że ktoś się zachowuje w stosunku do nas tak, a nie inaczej, to zawsze możemy mu zwrócić na to uwagę, tak? Oczywiście w kulturalny sposób, tak żeby ta osoba zauważyła, że my się nie zgadzamy na takie, a nie inne traktowanie, bo to też jest ważne, tak? Bo zazwyczaj osoby chore, no, idą w drugą stronę, czyli po prostu chowają się. Chowają się, unikają, uciekają, nie chodzą do pracy, biorą długotrwałe zwolnienia, a praca, no, niekiedy w terapii jest bardzo ważna, tak? Bo to też czyli sami się wykluczają z różnych doświadczeń, ze środowisk i sobie szkodzą. Polskie prawo, jak i unijne prawo, zakazuje dyskryminacji ze względu na chorobę. I to, czy to jest choroba psychiczna, czy to jest choroba somatyczna. Polskie prawo i unijne prawo tak samo wspiera takie osoby. Czyli mamy prawo zachorować. Mamy, oczywiście, że tak. I mamy prawo później czuć się jako osoby pełnowartościowe, tak? Nie jesteśmy z tego powodu w jakiś sposób ograniczeni. Jesteśmy pełnowartościowymi osobami, nawet jeżeli chorujemy, tak? I mamy prawo do opieki. Bardzo Ci dziękuję, bardzo oswoiłeś nam ten temat. Myślę, że będzie to pomocne, żeby każdy doświadczający takiej choroby zyskał takie narzędzia i samą świadomość większą. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ja również dziękuję i Tobie, i Państwu za uwagę. Dziękujemy.